No co, kapitanie? Wszystko w porządku? Proszę pana, mogę pójść już popływać? Nie, jeszcze nie. Dlaczego? Zaśpiewaj mi gamę. No widzisz, widzisz. Nie trzeba było jeść tyle lodów. Struny głosowe są bardzo wrażliwe na temperaturę płynów, zwłaszcza lodów. Jak będziesz zdrowy, będziesz mógł pływać. A skąd to masz? Od Pawła, zakaczora Donalda. Och tak. Zakaczora Donalda? Od Pawła? Za jakiego kaczora? Paweł! Pływałeś? Tak. Ciepła woda, co? Ciepła. Masz coś na sumieniu? Ja? Daję słowo, nie jadłem z Markiem lodu. Zgasiłeś mi solówkę. Nie rozumiem. Co się z tobą działo? Byłeś nie w sosie? Gdzie? Kiedy? Naprawdę nie wiesz, o co chodzi? Nie. Wczoraj na koncercie wszedłeś tak ospale, śpiąco. Ja naprawdę nie wiedziałem o tym. A teraz wiesz? Wiem. No. Żerowałeś coś? Mhm. Gniewał się? Nie? Szkoda, byłaby rozruba. Uwaga, chłopcy! Kończymy zabawę. Proszę, proszę. Zbieramy się. Jakąś trój oberwałem. Profesor będzie nudził. Ha! Oceny na wysoki połysk. Wybaczcie, ale dla takiego ucznia nie ma miejsca w chórze. Trójki mogę wam stawiać tylko ja. Ze śpiewu. Ponieważ jednak nie stawiam ocen. Twoich starych nie ma. Gdzieś się wypuścili. Możliwe. I niebieskiej Wołgi też nie widzę. Znaczy, że twojego ojca też nie ma w domu. Sam się wciąż włócza na mnie, mówi ty powsinogo. Wiesz, że twój ojciec robi kurs samochodowy? Mój stary go uczy jeździć. Chyba kupi samochód, nie? Nic mi nie mówi. Marek, do domu! Ojej, lecę, mama na mnie czeka. I pies Huckleberry w telewizji. Siadłem mleko w lodówce, przysmażę ziemniaki i kładź się spać, gdybym długo nie wracała. Warszawy i Poznania, prosimy o obejrzenie fragmentu filmu z ostatniego festiwalu piosenki.
Nie potrzeba nam wielkich słów i przyrzeczeń, nie trzeba żadnych. Jesteś tutaj, więc w oczy mi spójrz, bo tylko to jest ważne, że musisz mnie kochać, to jedno wiem. Musisz mnie kochać, czy chcesz, czy nie. Może to dziwne, śmieszne, naiwne, lecz tylko tego chcę. To nieważne, co się później stanie, jaką drogę wyznaczy nam los. Żaden bunt tu nie pomoże na nic, więc już się nie broń, nie broń się, bo musisz mnie kochać, sam o tym wiesz. Musisz mnie kochać, czy chcesz, czy nie. W burzy i w ciszy przez całe życie. Musisz mnie kochać, musisz mnie kochać, musisz kochać mnie. Wszystko może się skończyć dziś. Niebo, ziemia, nieważne wcale. Ja od ludzi nie żądam nic, niczego nie chcę, ale ty musisz mnie kochać, to jedno wiem. Musisz mnie kochać, czy chcesz, czy nie. Może to dziwne, śmieszne, naiwne, lecz tylko tego chcę. To nieważne, co się później stanie, jaką drogę wyznaczy nam los. Halo! Halo, słucham! Halo! Dlaczego? Wycieczka przecież. Prawda, wycieczka. Nadokuczaliście profesorowi, co? Tam on by sobie dał dokuczać. Z Markiem też my trochę rozrabiali. Paweł! Co tam w domu? Nic, mamy jeszcze nie ma. To widzę. Ale działo się coś? Od dawna jesteś? Nie było telefonu? Był telefon, ale pust. Jak to pust? Nikt się nie odzywał. To co, narozrabialiście z Markiem? Zrobiłem nową lunetę. Pokazać ci? Jaką lunetę? Taką, zwykłą. Jeszcze cię to bawi. Czekaj, co to chciałem? Coś. Mieliśmy razem wywołać taśmę z podróży. Racja. Kto pierwszy? Halo? Tak. Poznaję, naturalnie. Rzeczywiście. Będę. Za pół godziny. Dobrze. Mama przyjdzie za pół godziny? Nie, nie, to nie mama. Szkoda. Żeby przyszła, dałaby nam coś dobrego. Ja już muszę iść. A kolacja? A co z taśmą? Z jaką taśmą? A, to możesz sobie sam wywołać. Wiesz co? Ty jesteś za mało samodzielny. A jeżeli dla ciebie to za trudne, to poprosisz Tadeusza, on ci wywoła. Teraz? No dzisiaj już nie. Wszyscy czekają, profesor też się dopytywał. Paweł, 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 ty marudzisz jak stary kawaler. Paweł! A co powiedzieć mamie? Do widzenia!
Jak to dobrze, że jesteście. Paweł, trzymaj. Co to, rzodkiewki? Tak. Michał, dawno wróciłeś? Tata wyszedł. Wyszedł kiedy? Niedawno. Co ty wyprawiasz, Paweł? Po co ta iluminacja? Jesteś zła. Co to? Goliłeś się? Ja? Co to zostawił? To chyba tata. Śpieszył się po tym telefonie i zapomniał wyłączyć. Po jakim telefonie? No, po telefonie. Ktoś dzwonił. Umyć te rzodkiewki? Umyj. A co ziemniakami? Co ziemniakami, odsmażyć? Odsmaż, Pawełku. A ty? Ja nie, dziękuję, nie będę jadła, głowa mnie boli. Nie widziała tu pani mojego syna? O, a to co za przebieraniec? Marek, ja czekam tam i czekam, a ty tu. Należy ci się tęgielanie, zobaczysz. Uspokój się, jestem modelem. Modelem, dobry sobie. Że jesteś model, to ja o tym dobrze wiem. To test o ekipa nieskoczek? Tak. Co? A co, nie podoba się panu? Ładne, nawet stylowe. Szamotuly. Stylizowany strój ludowy. Aha, no tak właśnie myślałem. Tylko te sznurówki, panie skoczek, no. Taka moda. Następny chłopiec do przymiarki. Jak taka moda, to pokaż się modni. No dobra. Stój spokojnie. Jacek, zaśpiewaj. Bardzo ładnie. 93. No, będziesz solistą. Proszę pana, a ja? Ja też chcę. I ja. I ja też. No. No, a gdzie mama? Udajesz dorosłego, co? Mama wyjechała, a ojciec jest dziś bardzo... Tak, ojciec teraz pracuje na wysokich obrotach. Rozruch nowego silnika, pan wie. To dla mnie? A toś mi zrobił przyjemność. A są tu te kawałki, co się śpiewali w Ameryce? Są. Wszystkie? Wszystkie. A to, co śpiewali się przed prezydentem Kennedym? Też jest. No, a jak to leci? Widerunt omnes fines terre salutare dei nostri. Co to znaczy? Niech się kręci ziemi panu pana swego. To tak byście mu zaśpiewali. No, no. A co on na to? Nic, podobało mu się. Gratulował nam. Nie lubię lodów, a ty? Ja też nie. Trochę mleka, cukru, jaj. Wszystko to razem okropne, tyle że zamrożone. Ale kaloryczne. Jakie tam kaloryczne? Zimne jak półtora nieszczęścia. Póki kwasiłeś kalorie z kaloryferami. Wszystko jedno, mam świetny pomysł. Ja też. A forsę masz? Mam. Ojciec zrobił się hojny. Mama też coś dokłada. A mój straszny kutwarz paruje na motor. Mama u nas w domu w ogóle nie ma głosu. Ile masz? Po ile bierzemy? Po 3 złote. Najlepiej się opłaca. Przy 5 złotowych dają mniej. Dobra, weź 2 porcje po 3 złote. Biorę u tej blondyny. Coś ty, przyniosłeś aż 3 porcje? Pani nie miała mi wydać reszty. To fajnie, tą 3. zaniosę mamie. Ty, jak myślisz, co by było, gdyby nas zobaczył profesor? Panu by nam zaraz kazanie. Gardło jest bardzo delikatnym instrumentem, a struny głosowe to nie żelazo. Dlatego należy uważać na temperaturę płynów. Szczególnie zdradliwe są lody.
Lody zdradliwe, uważasz? Ci dorośli zawsze coś wymyślą, żeby zepsuć człowiekowi przyjemność. Jeśli powiesz, że jest coś lepszego od lodów, to cię trzepnę w ucho. Coś się tak zagapił? Ty, zapomniałem o próbie. Spóźnię się na perkusję. Że pani będzie łaskawa oglądnąć. Co mi pan tu przyniósł? To jest fatalne. No może to, proszę pani. Nie, no zupełnie nie ma na co patrzeć. To jest jeszcze gorsze. A to też nie? Dziękuję panu. Wybraliśmy wszystko, co najlepsze. Nic innego w magazynie nie było. Proszę to zostawić, jest pan wolny, dziękuję panu. Tak jest, proszę pani. Moje kochane, zupełnie o was zapomniałam. Chciałabym tylko jeszcze coś wypróbować. Zarzuć to, Iwona, na siebie. A ty, Krysiu, proszę to. Tak, ładnie. To twój kolor, Krystyna. No tak, wydaje mi się, że to będzie dobre. Dziękuję, możecie się ubrać. Myślisz poprosić ją? Bo ja wiem, zdaje się, że nie jest w najlepszym nastroju. Przemęczone. Ale przecież zawsze obnosiłyśmy sukienki przeznaczone na pokaz. Masz randkę? Mhm. Na którą się umówiłeś? Będzie czekał po pracy. Przystojny? Taki sobie. Młody? Koło 40, ale wygląda o wiele młodziej. Żonat. Bo ja wiem, może i żonat. Coś ty. No to co? Bardzo mi przykro, Iwona, ale ostatnie zarządzenie zabrania obnoszenia materiałów wystawowych. Dziękuję wam bardzo, możecie iść. Iwona? Jeżeli tak bardzo chcesz, to proszę cię, weź tę sukienkę. Dziękuję. Się po zakładach, latam po zebraniach. Dawniej też byłeś przepracowana, mimo to byliśmy razem. Chcesz się rozejść? Proszę cię. Tylko pamiętaj o tym, że mamy syna. No, moja droga. Jeżeli chodzi o Pawła, to na pewno zabiorę go ze sobą. No, bądź spokojny, ja go nikomu nie oddam. Znowu się kłócicie. Grunwaldów nie ma, kupiłem Wawelę. Jesteś mi winien, tato, 3 złote. Słyszysz? Jesteś mi winien 3 złote. Tak było. Ale gorąco dzisiaj, Paweł. Co to nie witasz się? Doroślejesz matce, synku, mleko masz pod nosem. Nagrywałeś? Tak, ćwiczyłem.
Dobrze ci idzie? W szkole? Nie no, w szkole wiem, w chórze. Chyba tak. Profesor mówił ostatnio... Chłopcy, co będziecie jedli? Ja? Kawał mięsa i furę sałat. Tak jest. A ty, Pawełku? Mnie wszystko jedno. Kawy, dużo kawy, bo będę siedział dzisiaj w nocy. Dobrze. Dlaczego? Widzisz, to jest tak. Ja myślałem, że wiem już wszystko o silnikach okrętowych. Przecież wiesz. Wiedziałem wczoraj. A teraz przyszły nowe typy i muszę się tych nowych typów uczyć. Nauczysz się? Cii. Nie nauczę się, jeżeli nie dostanę świetnego befsztyka i fury sałaty. Ja też chcę furę befsztyków i kawał sałaty. Zjemy ją czy schowamy? Najpierw zjemy, a potem schowamy. Oddać, rabusie! My chcemy jeść! Nie dam właśnie, teraz Paweł, jeszcze nie! Paweł, zabierz! Otrzymasz mnie, no co? Puść mnie, Michał! Nie, nie, nie! Mam coś dla was, chłopcy. Dostałam to w prezencie od jednego plastyka. Zrobić przyjemność. A. Jak wy to robicie, co? Bo ja wiem, normalnie. Co to jest? Jutro koncert, śpiewamy w muzeum. Muzeum? Tam was jeszcze nie widzieli. Wprawdzie w muzeum byliśmy parę dni temu. Byliśmy? Musiałeś się pomylić, a od 2 lat nie byłam w muzeum. Thank you.
Jak zrobisz kacera Donalda? Ech, ty powsinogo. Czekam i czekam. Gdzie byłeś? Co? Należy ci się lanie. Za co? Jak to za co? Za żywota. Cicho, bo chłopaki będą się ze mnie nabijać. Wyskacz majowy. Co ci zafundować, co? To? No co ci zafundować? Taksówkę chcesz? Weźmiemy prawdziwą poznańską taksówkę, dobra? Co? Co się z tobą dzieje, Paweł? Ja ci daję znaki, a ty się k***pisz? Słuchasz mnie? Ale śpiewałeś dzisiaj jak jeszcze nigdy. Co, nikt po ciebie nie przyszedł? A gdzie ojciec? Muszę już iść, panie profesorze. Poczekaj.
Coś takiego, zupełnie zapomniałem o próbie.